Maciej Orłoś, jestem akcjonariuszem Wolf & Oak Distillery. Zainwestowałem w polską whisky, w związku z tym sami rozumiecie, że temat whisky bardzo mnie interesuje. Tak więc postanowiłem zaprosić na rozmowę eksperta, osobę, która naprawdę wszystko albo prawie wszystko wie o whisky. To Jarek Bus, organizator festiwalu Whisky Life Warsaw, jedyny polski juror World Whisky Awards, importer i dystrybutor whisky. Jarku, witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Powiedz mi, czy ja słusznie zrobiłem, że zainwestowałem w polską whisky. Czy polska whisky, twoim zdaniem, ma szansę się przebić? Myślę, że to najlepszy moment do inwestycji. Chyba nie ma lepszego, patrząc na statystyki sprzedaży whisky, statystyki przyrostu konsumpcji whisky i to, jak ona co roku systematycznie... Mówisz w Polsce czy na świecie? I w Polsce, i na świecie. Mm. Te statystyki są, w miarę się pokrywają, aczkolwiek gdybyśmy mieli bardziej precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie, to Polska należy do jednych z najlepiej rozwijających się rynków. Prawdopodobnie dlatego, że tradycja picia whisky w Polsce została odkryta, szczerze mówiąc, dosyć niedawno na przestrzeni dziejów. W związku z tym jest jeszcze duży segment rynku do zagospodarowania. I z przynajmniej raportów, które ja dostaję, chociażby z takich organizacji jak Scotch Whisky Awards, import do Polski, sprzedaż whisky w Polsce rośnie zarówno ilościowo, co jest dobrze, ale to, co dla inwestorów pewnie jest istotne, dużo lepiej rośnie wartościowo. Mm-hmm. Ktoś mógłby powiedzieć, zaraz, chwileczkę, mamy kraje, w których produkcja whisky jest tradycją. Szkocja, Irlandia, ale też różne inne miejsca, na przykład Japonia. Tam się produkuje whisky od dawna, więc właściwie no, po co startować z polskim produktem, skoro taka jest podaż na świecie i takie są tradycje i takie brandy, które są znane i które kupujemy od lat? No, wszystko wskazuje na to, ten przykład Japonii jest najlepszym przykładem, że co z tego, że Japonia produkuje whisky, skoro nikt nie może kupić. Bo, jak to nikt jej nie może kupić? No, generalnie ona jest niedostępna, bo popyt światowy przewyższył podaż możliwości destylarni, a skoro zgodnie z definicją whisky jest alkoholem, który musi swoje w beczkach odleżeć, żeby był sprzedawany jako whisky, no to się nagle okazało, że Japonia potrzebuje czasu, żeby nadrobić te braki wieloletnie, a no warto pamiętać, że koniec zeszłego wieku dla Japonii to był okres dużego kryzysu. No nikt nie przewidział, że nagle po filmie Coppoli Lost in Translation będzie taka wielka eksplozja zainteresowania whisky japońską. Później, czyli między słowami o tym mówimy. Tak, między słowami, tak, Sophie Coppoli. Słynny tak. Film, świetny. Tak, zresztą. Tak. Mhm. No, ktoś powiedział, że to był gdzieś tam świetnie zrobiony product placement koncernu Suntory, ale faktycznie zaraz potem zainteresowanie whisky japońską wzrosło, chociaż ja często do tej pory spotykam klientów, którzy się dziwią, że Japonia produkuje. Ale no to Japonia jest jednym z przykładów, ale no, współpracujemy na przykład ze szwajcarską destylarnią Zentis, która zaledwie 21 lat temu zaczęła destylację. A zaczęła 21 lat temu zaledwie, dlatego że przepisy wewnętrzne Szwajcarii nie pozwalały do 2000 roku destylować alkoholi mocnych z czego innego jak owoce. No i nagle się okazało, że robią świetną whisky. To samo można powiedzieć o wielu innych krajach. Belgia robi dobrą whisky, Tajwan robi świetną whisky, Indie robią, Australia i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że no, zresztą no, mogę podrzucić przykład. Nadal są to wyspy, ale to nie Szkocja, tylko Anglia, gdzie parę lat temu powstała destylarnia Bimber, założona przez Polaka. A nazwa Bimber dlatego, że tak jak właściciel wspomina, w latach głębokiej komuny w sposób nielegalny jego dziadek, jak wielu pewnie innych, pędziło Bimber i dziadek go uczył tej sztuki niejako destylacji. I proszę sobie wyobrazić, że destylarnia, która akurat byłem w Londynie parę dni temu, destylarnia, która ogłosiła wypuszczenie wersji tak zwanej Distillery Exclusive, czyli butelki, które można było kupić tylko w destylarni, nawet online nie można było kupić. Destylarnia otwarta jest od 9 rano dla zwiedzających. Pracownicy jak przyjechali o 7 rano, to była bardzo długa kolejka i wśród tych osób nie byli tylko mieszkańcy Londynu, bo destylarnia jest w Londynie, ale przylecieli specjalnie w tym celu samolotem ludzie z Holandii, przylecieli ludzie z Niemiec i przylecieli ludzie z Azji po to, żeby odebrać 3 butelki, bo to był zestaw 3 butelek i każdej z nich po jednej sztuce na osobę.
i przylecieli z żonami na przykład, żeby kupić dwa komplety. I po godzinie od otwarcia destylarni wszystko było wymiecione. Muszą teraz zrobić tak zwany dodruk, czyli kolejne butelkowanie Distillery Exclusive, żeby zaspokoić potrzeby tych, którzy przyjechali, stanęli w kolejce i nic nie dostali. Więc myślę, że to samo może się zdarzyć w Polsce i ja oczywiście życzę wszystkiego dobrego i trzymam kciuki, bo dlaczego by nie? A powiedz, jak można odróżnić dobre whisky od podłego whisky, od byle jakiego whisky? Bo wiesz, ja jako laik, jako konsument, no to odróżniam blended, tak to się mówi, od single maltów. No i rozumiem, że single malt to jest whisky bardziej szlachetna i tak dalej, ale czy to tylko na tym polega? Może powiem coś niezbyt popularnego, ale żeby odróżnić dobrą whisky od złej whisky, bo tak, są dwie kategorie wiedzy na temat whisky. Pierwsza to jest tak zwana wiedza obiektywna, czyli to, co wyczytamy w książce, z czego się robi, jak wygląda destylacja i co dalej, co dalej. To jest napisane przez fachowców i tego nikt jak gdyby nie jest w stanie podważyć. Ale jest jeszcze wiedza subiektywna. Wiedza subiektywna polega na naszym doświadczeniu w degustacji. Bo jeżeli nabędziemy tylko wiedzę tą obiektywną i ktoś nam podstawi kieliszek whisky jakiejkolwiek do spróbowania i powie, czy to jest dobre, czy jest złe, a my nie mamy odniesienia, to możemy jedynie powiedzieć, że dla nas jest ok albo nie i to wszystko. W związku z tym no, na pewno potrzebne jest jakieś doświadczenie, żeby mieć porównanie. Ale z drugiej strony też chyba powiem coś optymistycznego, że nie ma definicji dobrej whisky, bo ocena whisky będzie zawsze oceną subiektywną. Każdy ma z nas inne podniebienie, cały czas daje przykład, jedni lubią schabowego, drudzy sushi i każdy ma poniekąd rację, tak? Opierając się przy swoim. To trochę tak jak z piosenkami, czy z muzyką w ogóle. Mówi się, że nie ma czegoś takiego jak definicja dobrej muzyki. Muzyka dobra to ta, która mi się podoba, której się, no, się dobrze słucha. Tak jest. Tak można powiedzieć? Oczywiście, że tak. No ja cały czas słucham i będę słuchał muzyki lat 70. Tak? No, nie wiem, czy to miejsce na to, ale zespoły Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath i tak dalej. Nikt nie jest w stanie mi powiedzieć, że dzisiejsza muzyka jest lepsza, ale gdybyśmy porozmawiali z obecną młodzieżą, no to pewnie powiedzą zupełnie co innego. Miałaby inne zdanie. Czyli co decyduje? Beczka decyduje, lata decydują, tradycja decydują, jakieś inne umiejętności o tym, że ktoś wyprodukuje dobrą, lepszą, gorszą whisky? Tak, tak. Sam proces produkcji, który jest bardzo złożony i którym poszczególnymi elementami procesu można sterować, żeby osiągnąć to, co chcemy osiągnąć. No bo to też trzeba mieć świadomość, że każdy właściciel destylarni ma jakieś wizje tego, co by chciał na końcu otrzymać. No i stara się te poszczególne klocki tak poukładać, żeby produkt końcowy wyszedł taki, jak wyszedł. Na pewno ważna jest beczka. No niektórzy mówią, że 60-70% wpływu na finalny produkt ma jakość dębiny, w której ta whisky dojrzewa, więc z pewnością też. Lata też, chociaż z drugiej strony ja mam zawsze kontrargument, bo jeżeli się cofniemy znów do statystyk bazujących na danych Scotch Whisky Association, to z nich wynika, że w Polsce przynajmniej do tej pory na 100 butelek whisky zakupionej, dwie w porywach do trzech to są whisky single malt. Reszty nadal to są whisky blendowane. W związku z tym, co byśmy nie robili, nie mówili, jednak nadal jest olbrzymia grupa konsumentów, dla której whisky, no nie wyobrażam sobie picia whisky blendowanej, no w ten sposób, więc zakładam, że duża grupa, większość konsumentów whisky, jednak są to ludzie, którzy piją to w zwykłych tam highballach albo tumblerach z kostkami lodu, z kolą, ze Sprite'em i tak dalej. No i dla tego typu konsumentów, no skoro to rozcieńczają czymś i jeszcze dodają kostki lodu, a temperatura obniża jak gdyby tą warstwę aromatyczną, no to myślę, że dla nich to specjalnie w ogóle nie ma znaczenia. Bardziej konsumują na zasadzie ślepej wiary w siłę marki, tak? Czyli to jest tak, że whisky dobrej jakości nie powinno się rozwadniać, nie powinno się tam dodawać lodu czy jakiejś innej coli. Whisky, gdzie mamy, nie wiem, na przykład torfowy posmak, tylko należy to pić bez niczego?
Tak, chociaż znam takich, którzy, żeby przełknąć whisky torfową, muszą ją rozcieńczyć, bo inaczej nie dadzą rady. To też jest kwestia upodobań, ale no, na pewno jest tak, że whisky się rozwija z wiekiem. Tak? Skoro ta beczka ma wpływ, to nie ulega wątpliwości, no to jest pewnikiem to, że im więcej ta whisky będzie w tej beczce dojrzewała, tym więcej ona z tej dębiny będzie czerpać. Chociaż też niektórzy twierdzą, że no, każda beczka jest inna, ale następuje tak zwany pik możliwości maturacji. Tak? Dla każdej beczki on jest pewnie trochę inny. No bo maturacji, czyli dojrzewania? Dojrzewania, tak. Bo przekrój każdego dębu jest tak inny jak nasze linie papilarne. W związku z tym nawet dwie siostrzane beczki mogą inaczej przechowywać ten destylat. No, ale jest taki moment, w którym ta beczka odda wszystko to, co dobre, i przeciągnięcie tego jeszcze dłużej może spowodować, że zaczną tam dominować jakieś, nie wiem, wytrawne, taninowe nuty, czego też nie chcemy, więc to jest wszystko dość eksperymentalne. Byłem kiedyś w Polsce w takim sklepie, który mnie absolutnie oszołomił. W tym sklepie były tylko whisky, butelki z całego świata, w różnym wieku, różne gatunki, różne rodzaje i oczywiście różne ceny. Dominowały butelki w cenach kilku do kilkudziesięciu tysięcy, a najdroższa butelka, jaka tam była, kosztowała 500 000 złotych. I mówiono mi, że to ma po prostu jakąś wartość inwestycyjną również. Te ceny są naprawdę oszałamiające i wcześniej nie spodziewałem się, że można dać 500 000 złotych za butelkę whisky. Jak oceniasz ten rynek whisky od tej strony inwestycyjnej? Skąd tak wysokie ceny? Znaczy, po pierwsze uważam, że whisky jest świetną inwestycją alternatywną w obecnych czasach, która tak długo jak rynek się nie załamie, no, pewnie wcześniej czy później się załamie, no, tak jak to bywa, tak, i na giełdzie chociażby. Chociaż ostatni taki poważny kryzys w branży whisky to były lata 80., więc no, daj Boże, ponad 30 lat temu się nic nie dzieje. No, ale póki co jest naprawdę świetną inwestycją alternatywną, która może przynieść dużo większe przyrosty czy zyski niż jakakolwiek inna inwestycja. Jest inwestycją o tyle bezpieczną, że whisky z racji tego, że jest mocnym alkoholem, nie psuje się. W związku z tym, no nawet jeżeli inwestycja nam się nie uda, z różnych względów, ja mówię na razie o inwestycji w butelki na przykład pojedyncze. No jeżeli nam się nie uda i zamysł przechowania butelki, nie wiem, miesiąc, pół roku czy pięć lat po to, żeby ją sprzedać zyskiem, się nie uda, zawsze ją możemy otworzyć i wypić samemu czy ze znajomymi. W ostateczności, tak. W ostateczności. Natomiast no, to, co się dzieje w tej chwili na rynku, oczywiście no, działa na wyobraźnię. Niektóre ceny butelek są astronomiczne i niewyobrażalne, no, ale jednak tak to funkcjonuje. Myślę też, że te butelki, które kosztują czy po 500 000, czy jeszcze drożej, są to ewidentnie butelki kolekcjonerskie. Nie sądzę, żeby to były butelki. No, może znaleźć się jakiś inwestor z Azji, bo teraz Azja rządzi, jeżeli chodzi o branżę whisky, który sobie to otworzy, ale z reguły się to kupuje do kolekcji. Ale mam wiele przykładów na inwestycjach w niedrogie butelki. Tutaj generalnie wszystko zależy od dostępności. Tak? Im bardziej limitowana edycja, im mniej tych butelek ujrzało światło dzienne, tym większa szansa na to, że ta whisky będzie przyrastać. Ale też inwestycje w beczki. Robiłem ostatnio taką projekcję, co prawda na przykładzie szkockiej destylarni. Gdybyśmy dzisiaj zainwestowali w pełną beczkę, to co otrzymamy za 10 lat, no to zakładając, że sytuacja się nie zmieni, ani na plus, ani na minus, tylko będzie za 10 lat taka jak dzisiaj, to myślę, że przyrost na poziomie 250-300% to jest naprawdę minimalne to, co możemy uzyskać, więc naprawdę wychodzi to bardzo przyzwoicie. Podsumowując, jak oceniasz szanse polskiej whisky? Czy można tutaj zrobić taką analogię do polskich win, o których jeszcze kilka lat temu mówiło się mało, była to jakaś działalność niszowa, a teraz coraz więcej mówi się o polskich winach, one trafiają na stoły, trafiają do sklepów i wręcz zauważam, że jest coś w rodzaju mody na polskie wina, mimo że wcale nie są tanie. To prawda. Czy myślisz, że może tutaj nastąpić podobny mechanizm? Tak. Tak, życzę inwestorom i pomysłodawcom tego z całego serca, bo jednak na mapie świata whisky
Polski do tej pory nie było. A jeżeli nie było, no to najwyższy czas, żeby też zaznaczyć to miejsce na mapie i wydaje mi się, że zainteresowanie przeróżnymi whisky, ja dawałem przykład tej Szwajcarii chociażby, jest na tyle duże, że to nie tylko, ja uważam, że to nie tylko należy oprzeć na potencjalnych polskich klientach, ale puszczenie dobrej informacji w świat będzie się równało z tym, że wiele osób z innych rynków to whisky się zainteresuje. No każdy będzie chciał spróbować, szczególnie, że no jak rozmawialiśmy tutaj z pomysłodawcą, ona ma być jednak tak robiona bardziej w polskim stylu, a nie być kopią czegoś zachodniego. Więc absolutnie tak. No, myślę, że to jest czas najwyższy, żeby pokazać, że Polak też potrafi. No. I tym optymistycznym akcentem kończymy naszą rozmowę. Bardzo Ci dziękuję. Jarek Wóz był moim i Waszym gościem, ekspert w dziedzinie whisky, organizator festiwalu Whisky Life Warsaw, jedyny polski juror World Whisky Awards, importer i dystrybutor whisky. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję również. Wolf & Oak, polska rzemieślnicza whisky.